To był 9. Bal Aniołów. W wydarzeniu tym wzięły udział dzieci z ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych i klas integracyjnych z Cieszyna i terenu powiatu cieszyńskiego. Rozpoczynamy wkrótce 9. Bal Aniołów, który odbywa się w Cieszyńskim Domu Narodowym, który jest współorganizatorem imprezy. I wracamy do balu tańcującego po 2 latach przerwy, którą wymusiła pandemia. Zachowałyśmy jednak ciągłość i bal odbywał się w czasie pandemii w innej formule. Dzieci nie mogły przyjechać do Cieszyna. Biorą w balu udział dzieci z klas integracyjnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych z miasta Cieszyna i powiatu. Pomagają nam wolontariusze z Uniwersytetu Śląskiego, harcerze oraz uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół imienia Szybińskiego w Cieszynie. No i oczywiście obecne są wszystkie nasze członkinie, czyli członkinie Cieszyńskiego Klubu Soro Optimis International, który wpadł na pomysł organizowania spotkania dzieci z niepełnosprawnościami z miasta Cieszyna i powiatu. Dzieci mają zapewniony poczęstunek oraz paczki, które mogą być rozdane dzięki temu, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze starostwa oraz miasta Cieszyna. Bardzo dziękuję zarówno staroście, jak i pani burmistrz oraz, a może przede wszystkim, również ofiarności darczyńców. I paczki te rzeczywiście są bardzo obfite w tym roku. Znalazłyśmy dość dużo dobrych ludzi, którzy zgodzili się nam pomóc. Ta formuła dobrze się sprawdza, a co jest dobre, nie należy tego zmieniać. Więc będziemy obchodzić nie tylko 10. rocznicę Balu Aniołów, ale również 10. rocznicę powstania naszej organizacji. I tutaj będą niespodzianki, to będzie już uroczyste dla wszystkich klubów w Polsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.